Mam tu dzisiaj coś ciekawego. Jak widać już w kadrze, mam stare pudło. Ale nie jest puste. Na szczęście w środku są kolumny ZG25C, które nigdy nie były używane. Opakowanie, no jak widać, nie wygląda najciekawiej. Widać na nim ząb czasu, lekko mówiąc. No ale karton Yagi, zawartość w środku. Mają 47 lat w obecnej chwili, no bo to jest 77 rok, jak można wyczytać na wlepce, którą zaraz pokażę. Na kartonie są taśmy z logiem Unitra Tonsil. Taśmy prawdopodobnie papierowe lub na bazie papieru z czymś tam, nie wiem dokładnie, wyglądają już staro, no widać tutaj. Nie znam przeszłości tych kolumn, nie wiem gdzie one stały, ale no, na szczęście tylko pudło dostało, że tak powiem. Wszystko tutaj naokoło, można powiedzieć, nie jest w jakimś super stanie kolekcjonerskim, ale zapewniam, że kolumny są w super stanie. Przeleżały szmat czasu nieruszane. I dlatego w takim stanie właśnie są te taśmy tu, jak widać. Nie jest to za piękne, ale w środku mamy coś naprawdę ładnego. No i pytanie, skąd ja to wiem? No ja tu nie jestem pierwszym odkrywcą. I one już były wcześniej wyciągane. Dlatego nie zachowały się na przykład dokumenty. Styropiany już są wyciągnięte. Tego to tam nie będę pokazywał, bo to tylko styropiany. I no niestety nie ma tych dokumentów, nie ogram ich. No, trudno, ale mamy za to wlepkę wyrobu na kartonie. I to mogę pokazać. Tutaj mamy. Co tutaj mamy? Mamy wyrób, zestaw głośnikowy ZG25C. Mamy rok 77. Troszkę przybliżymy. Mamy rok 77. No dalej co jest? Mamy okleina barwiony mat. Wykończenie Dolan. Nie wiem co to jest, pierwsze słyszę takie określenie. Więcej tutaj nie ma. Jest dedykowane do odbiornika Elizabeth Hi-Fi. Ceny niestety nie ma podanej. No i tu tylko na dole pod tym jest, że są dwie sztuki. I tak naprawdę już tutaj więcej informacji na tym nie ma. Zakłady wytwórcze głośników Września. ZG25C to może jakiś super unikalny, rzadki temat nie jest, bo jest ich nadal dużo, no jak altusów. Ale tutaj w gruncie rzeczy chodzi o to, czym są. A z pewnością stan zachowania to myślę, że można nazwać unikalnym. Zaraz je sobie zobaczymy. Teraz małe cięcie będzie i wyciągnę je w końcu z tego pudła. Kolumny są w fabrycznych pokrowcach, jak ja to mówię, w pieluchach, bo materiał jest taki właśnie pieluchopodobny. Nie wiem dokładnie co to jest. Jak ktoś wie, niech podpowie w komentarzu, czy to jest jakieś lniane, czy to jest inny materiał, nie mam pojęcia. Dokładnie nie wiem co to jest. Ładne na wymiar, tutaj mamy wstążkę, żeby sobie móc ściągnąć ten pokrowiec. O, w taki sposób. Tutaj wtyczka WG22, kabel jeszcze związany fabrycznie opaską.
O, zaraz sobie ściągniemy te pokrowce. Tak się prezentują. Nie będę mówił, jak wyglądają, no bo to wszystko widać. Są ładne loga Unitra na maskownicach. Zazwyczaj są wytarte. Te są ładne. Przynajmniej ta jedna, ta druga troszkę wycierek ma. W sumie rzadki widok. Takie ładne, no ta troszkę jest wytarta, nie wiem w sumie dlaczego. Może takie już były niektóre. Musiałem, fakt jest taki, kolumny troszkę przetrzeć, bo te pokrowce zostawiają troszkę syfu białego. Niestety, troszkę pylą. Może ze starości. Kolumny ogólnie przyjechały do mnie na odnowę. I tutaj, o, zaraz sobie ładnie odsłonimy obie. Ładne membranki, niewypłowiałe. Cały czas ładnie. Wszystko się jeszcze trzyma na ostatnich nogach pianki. Tutaj już trochę mniej. Kolumny przyjechały do mnie na taki całkowity serwis, można powiedzieć. Pianki, to pokrycie piankowe, nowe, odlakierowanie frontów, gołych, wytłumienie. Udało mi się namówić na szczęście właściciela, żeby tego nie robić. Zostawić je w takim oryginalnym stanie. Jako takie, można powiedzieć, swoiste trofeum małe. A do użytkowania poszukać jakichś innych ZG25C. Odnowić, doprowadzić do stanu używalności. Bo ich jednak trochę jeszcze jest i to nie jest jakiś super unikalny temat. Unikalny tutaj to jest zapewne no, stan i to, czym są. Także udało mi się tak namówić i one zostaną w takim stanie, w jakim są. Nie będą odnawiane w ogóle. I myślę właśnie, że jak tutaj zostaną przeze mnie rozgrzebane, odnowione, wszystko to, co mówiłem tutaj, to stracą swoją wartość, można powiedzieć, taką kolekcjonerską i całą tą otoczkę tym, czym właśnie są teraz, czyli takim New Old Stock, czyli nowe kolumny nigdy nie używane. No nie ma, na pewno no nie ma już czegoś takiego, nie wiadomo w jakich ilościach, to są te tematy już coraz rzadsze. Mimo, że kolumny wcale rzadkie nie są. I no szkoda tego trochę, nie? Jednak myślę, że no one już nigdy, że tak powiem, nawet jak je zrobię, to już nigdy nie będą nowe. Tak jakby, no można powiedzieć tym, czym są teraz, nie? Czy to dobry wybór? No co myślicie? Napiszcie. Kolumny są przepiękne i mamy do nich kartony, są styropiany. No nie ma tylko tych dokumentów, także no, to jest jedyny minus. Ale no myślę, że są ładne i dobry wybór tutaj został podjęty, żeby ich nie robić. Napiszcie, co o tym myślicie. Na razie.